Cześć, witajcie z tej strony Piotr Tokarski i dzisiaj mamy paczkę z AliExpress. Jak się domyślacie, będzie to coś do auta. No i w tym filmiku tak będzie. Tutaj będziemy mieli w środku taki schowek, powiedzmy, taką półeczkę do schowka, do XC60 oczywiście mojego. Najprawdopodobniej, tak? Bo dokładnie jeszcze nie wiem, co będzie w paczce, bo tych paczek troszeczkę do mnie idzie. Więc weźmy się może od razu za otwieranie. Nie ma tutaj co przedłużać. Spróbuję zrobić to tak, żeby nie pokazać swojego adresu. O, zobaczcie, tutaj nawet mi wysyłali coś z napisem S60. Czyli albo to będzie pasowało też i do S60, taki schowek, albo tutaj się pomylili. Tak więc zaraz zobaczymy. Ja to muszę otworzyć za nagraniem, ponieważ z tyłu jest mój adres, którego nie zamazałem. Tak więc udało się jednak tutaj od boku tak otworzyć, jak się okazuje. Tak to powinno być robione. I tutaj mamy naszą paczuszkę. Spróbujmy tak właśnie, żeby tam nic nie pokazać. Tutaj wyjmujemy sobie środka. No i w zasadzie można powiedzieć tak, w środku już nic więcej nie ma. Można śmiało powiedzieć, że zbędny kawałek plastiku. Ale jakby się temu przyjrzeć, to rzeczywiście to będzie miało sens. Wyjmijmy coś sobie z folii. Oczywiście w tym filmiku też wam pokażę to wszystko razem z montażem tego, tak? No bo to jednak nie będzie filmik jakiegoś super długi. O, mamy jeszcze takie coś gumowego. Czyli to pewnie zgaduję, że będzie musiał ułożyć tutaj. Tak jest. Bardzo fajne, gumowe, takie no przeciw ślizganiu się, tak? Czegoś. Dobra, to wszystko nam powyjeżdżało. Widzę, że tak powinno być, że tu jest tutaj taka mała, fajna mata położona. Szkoda, że to nie jest sygnowane jakimś XC60 czy chociażby napisem Volvo, ale może takie coś będzie można dokupić. Tak więc zobaczymy. Fajnie by było, jakby to tutaj było jednak to sygnowane. I to jest bardzo użyteczna rzecz. Oczywiście tutaj wam będę pokazywał teraz przebitki, jak to wygląda tam w schowku. Też ten schowek jest tak dość głęboki. Oczywiście zaraz przeniesiemy się do auta, będziemy to instalować, pokażę wam, jak to się używa. I oczywiście ten filmik wrzucę troszeczkę później niż nagrywam, bo nagrywam to jeszcze w kwietniu. Dokładnie 8 kwietnia, bo to jest późna noc. To pokażę tą recenzję troszeczkę później, też nawet sam proces reinstalacji, powiedzmy. Albo pod koniec filmu się jakoś inaczej wypowiem, pod względem tego, że pokażę jakby recenzję też przy okazji tego po użytkowaniu, po danym czasie, czyli na przykład będę jeździł już samochodem 2-3 tygodnie używając tego i wtedy zobaczymy, jak się będzie sprawować, żeby wydać taką fajną, powiedzmy rzeczywiście miarodajną recenzję, na ile to się przydaje. Tutaj na pewno widzę u siebie monety na jakąś mainie na przykład. Tutaj można jakieś karty zostawić, tak jak masz jakąś kartę na jakąś stację. Tak, to tutaj będzie mi się wydaje idealnie się taka karta mieścić. Tutaj po środku myślę, że najczęściej będę woził portfel lub telefon. Tak, telefon akurat się tutaj nie zmieści, ale telefon, akurat w przypadku mojego telefonu zabrakło kilku centymetrów. A to jest Mi A2 Lite, jakby ktoś się pytał, to ma bodajże 156 mm długości. Tak więc no bardzo, bardzo mało brakuje, zobaczcie, żeby się zmieścić telefon. Więc tutaj telefonu nie przewiozę, ale portfel mój się tutaj na pewno zmieści, on nie jest tutaj duży. Tak więc tutaj będę portfel wwoził, no i mi się wydaje, że tutaj można jeszcze jakoś klucze wepchnąć na bok, chociażby jakieś do bramy. Tak więc oczywiście, tak jak powiedziałem, w tym filmiku skupimy się też i przy okazji na montażu, tak więc zapraszam już teraz Was do mojego samochodu, żeby to zamontować i jakoś to fajnie wyposażyć, a na samym końcu ocenimy sobie sam produkt. No i okej, sam montaż, w zasadzie nic specjalnego. Wkładamy sobie w taki sposób, o, i mamy naszą półeczkę. Tutaj można tak z brzegu włożyć jakieś pieniążki, tutaj portfel, a na przykład tutaj, tak jak mówiłem, jak ktoś ma mniejszy telefon, akurat teraz portfela nie mam, żeby pokazać, ale można spokojnie tutaj położyć, a tutaj obok na przykład można położyć różne klucze. Z tyłu dalej mamy wyjście na gniazdo AUX, tutaj mamy dalej pendrive'a, tu akurat ja mam włożonego pendrive'a normalnie USB, a tutaj swoją drogą, jak zobaczycie, jest luka. No ja tam na przykład trzymam kable do ładowania i tak dalej pod spodem, tak więc jak sobie zdejmiemy, mamy wszystko, co nam trzeba. A tutaj jest taka sprytna półeczka, tak więc mamy schowek tak na dobrą sprawę dwupoziomowy. No i ten on przed załatwia sprawę różnych kluczy, czy pilotów do bramy i tak dalej. O, to jest fajne, że to są gumy poślizgowe, antypoślizgowe, przepraszam. No i tutaj pieniążki jakieś na mainie, można sobie posetować złotówki, dwójki, piątki. Tak więc bardzo, bardzo według mnie przydatna rzecz, tania i naprawdę ja przynajmniej będę z tego korzystał. No i tutaj AUX, o tyle fajnie, że tutaj ma lukę, dlatego że tutaj planowo, niedługo, tak jak zresztą pewnie też widzieliście, będzie wstawiona radionawigacja, taka inna, bardziej car audio i multimedia, powiedzmy coś w tym stylu. Tak więc ten schoweczek
Jak najbardziej na plus. I jeżeli ktoś ma podobne Volvo albo podobny schowek, też taki głęboki, bo zobaczcie, jak wyjmiemy ten schowek, dłużymy sobie, no to jak wsadzę rękę, to powiedzmy tak na płasko, no to spokojnie do nadgarstka, jak nie dalej. Jest dość głęboki ten schowek, może nie jakiś super głęboki, tak jak na przykład w ramie czy gdzieś, ale ten jak najbardziej będzie w porządku. Wkładamy sobie w ten sposób schoweczek, trzyma się półeczka, ona nie będzie hałasowała podczas jazdy. No i normalnie możemy tutaj, tak, wszystko się zgadza? Zaraz zobaczymy. Tak, normalnie wszystko się zgadza. Możemy zamknąć nasz schowek, tutaj zaś możemy go sobie otworzyć. No i bardzo, bardzo przydatna rzecz. Więc teraz przejdźmy do oceny. Dobrze, tak więc klasycznie sobie wchodzimy w nasz produkt. To kosztowało 18 zł i 16 groszy, tak więc niedużo. Potwierdzimy sobie jeszcze, że to do nas dotarło. No i od razu zostawimy sobie feedback, tak? Czyli jak był konkretny opis? W zasadzie w opisie nie było napisane, że są tutaj na przykład maty antypoślizgowe. Myślałem, że to jest od razu wbudowane, więc dam na czwórkę. No raczej nie będziemy żadnej pisali takiej recenzji, żadnego, no, zdjęcia możemy na przykład załączyć, powiedzmy na to. Zrobimy fotkę tego, może to doszło, jak to wygląda. Jedną fotkę, no i powiedzmy drugą można zrobić fotkę. A, nie uda mi się tego jakoś super wydostać. To możemy wysłać po prostu tak, jak to wygląda. Dobra, tutaj sobie zatwierdzamy. W zasadzie kontaktów jakichś tam nie utrzymywałem i tak dalej, więc dałem piąteczkę, nic się nie działo, a też by mi wysyłali bodajże potwierdzenie wysłania przesyłki. No jak szybko, pamiętam, że to bardzo szybko wyszło i to jest jeden z pierwszych produktów, który nagrywam, tak więc jest fajnie. Tak więc to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że może takie coś kupicie też do swojego auta. Jeżeli kupicie albo macie jakieś zdanie na temat tego produktu, możecie śmiało napisać w komentarzu. Tak więc to by było na tyle, trzymajcie się i cześć, do następnych filmów.